I też sięgać będę do dwóch przykładów, takich bardzo charakterystycznych. Chyba jeden przykład bardzo mało znany w Polsce, chociaż osobowość interesująca sama przez się. To jest Polka Teodosia Papara, czy nazwisko jest znane? Tak. No i właśnie ona reprezentuje poziom emancypacji połowy XIX wieku ze środowiska, ale nie wiem dlaczego tutaj nie ma tego. Bo już na starym komputerze chyba. Ale chyba na innym komputerze. Trzeba by było włączyć ten do tamtego komputera. Bo ja tak samo przegrałam sobie na tamten komputer. Ale no więc przedstawię pokrótce te zajęcia, które były w obrębie zaciekawień Teodosii Papary, bo właśnie ona reprezentuje